jesteś synem Bożym, powiedz nam, mamy dobry, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł na górę. Pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego. Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo nie są poddane i mogę je dać, komu zechce. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu mówi, napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zabił go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w duch. Jest bowiem napisane, aniołom swoim da rozkaz, co do ciebie, żeby cię strzegli i na rękach nosić się będą, byś przypadkiem nie urażył swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł. Powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego oburzenia, odstąpił od niego do czasu.